Rozbiły się dwa myśliwce F-5, dwa tajwańskie myśliwce rozbiły się podczas ćwiczeń. Katastrofa lotnicza w Tajwanie. Dwa myśliwce F-5 tajwańskich sił zbrojnych rozbiły się w poniedziałek w trakcie rutynowych ćwiczeń. Jednego pilota nie udało się uratować, drugi jest nadal poszukiwany. Myśliwce odbywały rutynowe ćwiczenia w bazie wojskowej w powiecie Taidong. Jak informują media, samoloty rozbiły się nad morzem po 36 minutach od startu. Władze podejrzewają, że mogło dojść do kolizji. W ćwiczeniach brały udział 4 F-5. Na akcję ratunkową zostały wysłane śmigłowce i statki poszukiwawcze. Obu pilotom udało się katapultować z samolotu. Jeden z nich został znaleziony na morzu i przetransportowany do szpitala. Zmarł po reanimacji. Trwają poszukiwania drugiego pilota. Wszystkie samoloty typu F-5 zostały uziemione do czasu wyjaśnienia przyczyn wypadku. Myśliwce F-5 zostały po raz pierwszy zakupione przez Taiwan Lotusa w 1974 roku. Od 30 lat są używane przez wojsko w celach szkoleniowych. Jak podała tajwańska Centralna Agencja Informacyjna CNA, to już 9 tego typu wypadek od 2001 roku. To również kolejny podobny wypadek w ostatnich miesiącach. Pod koniec października, w trakcie rutynowych ćwiczeń, rozbił się F-5. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się wówczas uratować pilota. Myśliwiec F-5 odbywał rutynowe ćwiczenia w bazie wojskowej w powiecie Taitung. Jak informowały media, rozbił się na morzu zaledwie 2 km od bazy, po 2 minutach od startu. W listopadzie natomiast w okolicach bazy w Hualien rozbił się myśliwiec F-16. Był to 8 wypadek tego typu samolotu w przeciągu ostatnich 20 lat. F-16 zostały zakupione po raz pierwszy od Stanów Zjednoczonych w 1997 roku i służą tajwańskiej armii do dziś. W październiku tajwańskie Ministerstwo Obrony informowało, że w ciągu 3 lat planuje wymienić wszystkie samoloty F-5. Ich miejsce ma zająć lokalnie produkowany samolot szkolenia zaawansowanego AIC-Stepień Dunding, który przeszedł już pierwszy lot testowy i ma zostać wprowadzony do służby pod koniec tego roku.